Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jest to dla mnie bardzo stresujący temat, ponieważ jestem bardzo blisko podjęcia pewnej decyzji, która wiąże się z wieloletnimi, bardzo poważnymi konsekwencjami, których jestem świadomy, a może tak naprawdę do końca nie jestem świadomy. Mianowicie chciałbym z moją przyjaciółką kupić psa, to znaczy ja chcę kupić tego psa, on będzie tutaj na Podkarpaciu. Ale domyślnie, to będzie mój pies. To znaczy, no, to będzie na takich zasadach, że on tutaj będzie e, ogólnie sobie spędzał czas, no ale jakby coś było, no to ja go będę. Krótko mówiąc, on ma być domyślnie mój, ale tutaj będzie, może trochę pokomplikowałem. E, szanowni Państwo, po, po wielu jakby lekturach, czy, po oglądaniu kanałów na YouTube. Po rozmowach, ja mam tutaj takiego znajomego, który się zajmował troszeczkę hodowlą psów, więc dużo wiedzy miał na ten temat. Ja po tej całej, po tym całym zbieraniu wiedzy na temat psów, podjąłem taką decyzję, której, no niestety, nie jestem do końca pewien, więc myślę, że może Państwo mi coś pomogą. Mianowicie, podjąłem decyzję, że najbardziej do Moich wymagań pasuje owczarek podhalański. Problem tkwi w tym, że jest to pies, który powiem Państwu szczerze, no niezbyt mi się wizualnie podoba. Wiem, że może to bardzo egoistycznie zabrzmi, no ale jak bierzemy zwierzaka, no to powinien nam się podobać. Natomiast wszystkie jego cechy, to co wiem o tym się, mojego znajomego. Ktoś z rodziny hodował te podhalane, jest to typowo polski pies, można powiedzieć, więc taki wątek patriotyczny, chociaż naprawdę nie ma on tu znaczenia. Chodzi o to, że wszystkie cechy, które posiada ten pies są idealne w 100% dla mnie, tylko że pies mi się nie podoba wizualnie. Dopóki będzie mały, będzie słodziakiem, no to wiadomo, wszystko jest super, no ale... Tak naprawdę, jeśli miałbym być szczery, to najbardziej chyba mi się podoba Golden, nie wiem, czy to powiem dobrze, Retriever. Natomiast jeśli chodzi o cechy, idealnie, idealnie do mnie pasuje Owczarek Podhalański. Przede wszystkim jest bardzo inteligentny, bardzo czujny, bardzo taki bezpieczny dla swojego pana. Nie ma takiej opcji, znaczy każdy pies może zaatakować, ale ten pies jest naprawdę... Jeden przypadek chyba na miliard, nawet nie na milion. Jest duży, jest silny, jest w miarę zdrowy, umie inteligentnie jakby wybierać zagrożenia, czyli nie rzuca się z furią na każdego, kto zagraża, tylko potrafi wybierać cel, potrafi dobrze wybrać obieg ataku. Jest duży i silny. Dla mnie zawsze ważnym było to, żeby się do psa przytulić. Lubię się przytolać po prostu ze zwierzęciem. Myślałem, żeby kiedyś w lato na trawie jakieś zapasy z psem robić. Kiedyś oglądałem taki film na YouTube, gdzie jakiś gościu ćwiczy sztuki walki, worki bokserskie, wszędzie jakieś tam sztangi i tak dalej. Miał normalnie matę do ćwiczenia sztuk walk i słuchajcie, z takim dużym psem to było naprawdę wielkie bydle i to jakieś taka z tych ras uważanych za bardzo agresywne. Słuchajcie, to fenomenalne było, już teraz chyba nie znajdę. Jak oni ćwiczyli, ten pies się wspaniale bawił. No coś w tym stylu, no takie przewracanki i tak dalej, tak dalej. Chciałbym właśnie się tak bawić. Kolejną cechą jest to, że jest to, no chcę oczywiście wziąć samca ze względu na to, że jest Fionusia, która już ma chyba ponad 8 lat. Musiałbym dokładnie sprawdzić, około 8 lat ma. Chciałbym, żeby miała towarzystwo, chciałbym, żeby. No, chciałbym też, no to jest przykre, ale bardzo Fionusie przyzwyczaiłem się do niej i, i nie wiem, nie wiem jak to będzie, gdy ona będzie odchodziła, umierała, nie wiem jak to będzie. No, chciałbym, może egoistycznie, ale chciałbym już mieć nowego psa wtedy, żeby jakoś to lepiej znieść. Też się bardzo martwię tym, jak Fionusia to zniesie, czy ona nie będzie zazdrosna. Wiadomo, że będzie te, trzeba do tego psa mówić, przytulać go, żeby nie było problemu z fionusią. Natomiast jeśli chodzi o fionę, gdy braliśmy fionusię, która jest mastifem tybetańskim, powiem Państwu szczerze, że ja miałem taki, miałem taki plan niecny, że będę sobie z psem spacerował po mieście. Byłoby to bardzo dobre zdrowotnie. No, wiadomo, no, na spacerki bym wychodził. No, samemu tak głupio, no, chodzić, tak, no, no. A tak z psem, no to człowiek ma gdzie spojrzeć, tak, ma się kim zająć, tu trzyma w ręku smycz. No, ale też chodziło mi o to, że, no, chciałbym z psem spacerować. Po prostu lubię to. Niestety, Fionusia się okazało, jest psem, który ma. Bardzo się boi ludzi. Wychodzenie każdy, no, oczywiście wychodziliśmy pierwsze trzy lata, ale. To było po prostu straszne, ona się była przestraszona, no żal było patrzeć, gdy, najgorzej było, gdy wracaliśmy, no to ona ciągnęła, musiałem za nią biec, no, moja przyjaciółka ze względu na stan zdrowia biec nie mogła, więc no to takie spacery były bardzo nieprzyjemne, potem już machnąłem na to ręką, bo po prostu szkoda psa, ona już też ma słaby ten kręgosłup, więc jak ogarnięta paniką jest i ciągnie do przodu, no to jest to duże obciążenie, żeby tam się coś nie stało. Natomiast wychodzę, tutaj jest niedaleko, taki mikro lasek, i tam sobie spacerujemy, no to tam nikogo nie ma, więc jest ok. No gdy jakiś usłyszy ludzki głos, no to od razu wraca do domu, gdzie się uspokaja. No więc właśnie chciałbym też mieć psa, z którym wyjdę na spacer. Chciałbym mieć psa, który będzie inteligentny, psa, który, z którym będę mógł się trochę pobawić, ale nie za dużo. Po prostu nie dam rady za dużo się bawić z psem. Taki pies ma niespożytą energię, dlatego właśnie no, jakieś takie psy typu Labrador i tak dalej i bardzo żywotne boksery i tak dalej odpadają, bo ja po prostu nie dam rady cały dzień skakać z psem. Poza tym cały dzień siedzę przy komputerze i muszę pilnować forum i tak dalej, żeby, żeby to wszystko funkcjonowało. Więc to jest pies, tak jak mówię, który idealnie pasuje pod wszystkie moje wymagania. Lubi się pobawić, jest inteligentny, stróżuje sobie, nie wymaga, żeby cały czas poświęcać mu uwagę. W zimę może być spokojnie na dworzu, ze względu na swoje futro. No co jeszcze? No co jeszcze można powiedzieć? No wszystko mi pasuje, po prostu wszystko, oprócz tego, że ten pies mi się po prostu nie podoba. Nie wiem, po prostu się nie znam i nie wiem, czy może się po prostu zakocham w tym psie. No, takie może mocne słowo, ale ja bardzo kocham zwierzęta i, i wiadomo, że to jest no, bardzo silna więź człowieka ze zwierzęciem. I może tak będzie, że, że po prostu zacznie mi się podobać w jakiś sposób. Kolejnym problemem jest to, że no, są to psy, które są bardzo uparte i to jest podobnie jak z Fionusią, jest bardzo trudno je wytrenować. A ja się najzwyczajniej w świecie na tym nie znam. Mam trochę książek, czytałem. W sumie się te psy tresuje bardzo podobnie, tak jak się uczy ludzi. Czyli się przekupuje, tak? Najlepiej psa przekupywać i uczyć go jakiś sztuczek. Natomiast jak trafi na egzemplarz, który był, który jest wyjątkowo oparty, no to nie wiadomo, czy da się coś osiągnąć. Fionusia niestety była w swojej hodowli bita. Miał facet dać jakąś tam książeczkę, tak? Oczywiście kłamał, nie było żadnej książeczki. Prawdopodobnie to wyglądało tak, że jak są psy małe, energiczne, no to żeby nie przeszkadzały, facet je napierdalał. Zadzwoniłem do, do niego, no, z, no, zwyzywałem go, zagroziłem mu. A co mogłem więcej zrobić? tak? No, zabrakło książeczki. Szkoda gadać, dlatego pies taki, no, ale Fionusia jest super psem, tylko mówię, no, 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 jest lękowa, tak, nie słucha się w ogóle. Ale to jest moja wina, bo zamiast popracować nad nią, nauczyć ją, no to no, no nie dałem rady po prostu. Mam za słabe umiejętności, żeby sobie poradzić z takim upartym psem. A że to, co umiem działa, to, to, to tutaj na psach, które były wcześniej, które już wszystkie nie żyją, sami chowałem. Oprócz jednego, znaczy też go chowałem, tylko kolega kopał dół, bo miałem problemy z kręgosłupem. Więc te psy, które były, udawało mi się nauczyć nawet kilku sztuczek, kontrolowałem zachowania, ale fionusi za cholerę. No, mastify tybetańskie, jak czytałem, są bardzo trudne do do tresury. No, na pewno są ludzie, którzy by sobie poradzili, a ja nie mam takich umiejętności. No, może teraz będę mądrzejszy przez, to, przez te doświadczenia, nie wiem. Przy okazji chciałbym Państwu powiedzieć, żebyście mnie nie, nie namawiali do wzięcia psa ze schroniska, nie chcę za bardzo wchodzić w ten temat, ale z powodów prywatnych, i także niestety z powodów zdrowotnych te wyjście odpada bardzo tego żałuję. Ale nie martwcie się, bo ja tyle pieniążków tam przelałem, że, że nie martwcie się o to. No. Pamiętam o, o, o nieszczęśliwych zwierzętach. Natomiast no, nie chcę o tym po prostu rozmawiać. Proszę mnie, nie namawiać do tego. Proszę mi nawet tego nie pisać. Jest to dla mnie przykry temat. Chciałbym, ale po prostu. Nie mogę, nie chcę się też publicznie tłumaczyć, bo to już trochę za dużo tego wchodzenia było w moje prywatne sprawy i to potem się wszystko niestety obraca przeciwko mnie. Dlatego, szanowni państwo, liczę na to, że w jakiś sposób mi powiecie, czy to ma sens branie psa, który się wizualnie nie podoba. Oraz może macie jakieś propozycje, nie znam wszystkich ras psów. No ale tak myślę, że do 3-4 tysięcy to spokojnie mi stać no i co jeszcze no, no, i, no jeśli państwo mają jakąś propozycję mają państwo jakąś ciekawą opcję, no pies musi być na pewno silny, mieć minimum 50 kilo musi bardzo być lojalny wobec swojego właściciela w razie ataku musi zaatakować napastnika zdecydowanie to ma być pies, który ma bronić domu przede wszystkim no ale też ma być normalny nie mieć jakichś odpałów psychicznych, no i grzecznie z wujkiem Markiem na spacerek na spacerek na miasto. No, jakby był ładny, to dodatkowy bonus. Może dziewczyny bym jakieś poznawał. <laughs> to jest tak zwany podryw na pieska. Zresztą, jak chodziłem z Fionusią, to był podryw, bo dziewczyny się zatrzymywało. Jakiś śliczny piesek. Fionusia wyjątkowo ślicznym psem była, gdy była młoda. Taka owieczka, taka naprawdę mała owieczka była słodziutka. No, ale też rozbrykane było zwierzę bardzo. Pozwalałem jej na wiele, weszła mi na głowę, zdominowała mnie. <laughs> także rozpieszczona do granic niemożliwości same przysmaki je e, nie, potrafię, nie potrafię od psa ukochanego wymagać i to niestety obraca się przeciwko mnie no to niestety trzeba no czasami potrafię postawić sprawę ostro na przykład to wygląda tak, że Fionusia w ogóle nie słucha mojej przyjaciółki ale jak ja już się w kurwie no to już pies e, Pies momentalnie już jest uważny, tak, także na przykład jak szczekando jest robione, a Fiona lubi sobie poszczekać, to jest czasami koszmar, kilka godzin, jak, jakikolwiek gość przychodzi do domu, jest szczekanie, no chyba, że już kogoś pozna, no to tam na początku trochę poszczeka, jak już wyniucha, że zna tę osobę, no to jest ok ale czasami są osoby, które jej się czymś naraziły, no to jest szczekanie, które potrafi trwać wiele godzin i nie da się jej złapać, ona ucieka po ogrodzie, nie ma szans. Biegałem raz kiedyś chyba godzinę za nią, czy ponad godzinę, bez szans na złapanie, ona ucieka przede mną, jest jakieś 5-7 metrów zawsze, zawsze przede mną, ja się zatrzymam, ona się zatrzymuje, ja przyspieszam, ona przyspiesza, ona wbiega w krzak, ja, ja już jestem tak wkurwiony, że też w te krzaki wpadam, no to też nie mam szans w krzakach, tak? Przebiegnie prze, przebiegnie ten huncwot e, w krzakach i, i po zabawie, tak? Że nie jeden raz sobie twarz podrapałem, także no Fionusia ma swój charakterek, tak? <laughs> no, także, ale jak ja wyjdę i wrzasnę, że spokój, no to często jest spokój, a, a, naj, a czasami jest tak, że trochę jeszcze postrzeka i później tam znowu no i tak znowu trzeba wrzasnąć, jakoś tak się daje daje radę. No i to jest ciągły wyścig zbrojeń, ciągła ewolucja. Jak ktoś ma przyjść, a już najgorzej jest, jak pan weterynarz był ostatnio, czy najgorsze cyrki siedziłem, jak trzeba dać. Bardzo dbam o to, żeby były tabletki do odrobaczenia. No to wtedy jest cyrk, bo próbuję ją oszukać. Ona jak jest w domu, to się cała trzęsie, zęby szczękają. Ja tego psychicznie też nie wytrzymuję, bo wczuwam się w jej napięcie i lęki, on wtedy wypuszczam, a potem przychodzi weterynarz, jej nie można złapać i to są całe cyrki z tym związane z Fionusią, ona jest po prostu taka dziewczyna niepokorna. Także szanowni państwo, no także tyle, no może państwo coś mi doradzą, a być może dojdę do takiej konstatacji, że, że jednak nie jestem do końca pewien jest to decyzja zbyt odpowiedzialna więc zrezygnuję wtedy z wzięcia psa. Także nic, no to czekam na jakieś opinie fajne. A jak coś fajnego macie o swoich pieskach, jakie przygody z nimi mieliście, to śmiało też napiszcie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. E, mogę być zmęczony, słuchajcie, nie śpię trzy noce. E, są dwie przyczyny, trzy mogą być przyczyny. Jedna to jest poduszka ortopedyczna. Okropne, okropne. To jest zwłaszcza, gdy śpię na boku. Nie, nie wiem, co zrobić z barkiem. Druga przyczyna, zacząłem brać naltoksyn w niskiej dawce, który faktycznie powoduje problemy ze snem, ale jeśli się go weźmie w miarę rano, no nie powinien tak zadziałać. A trzecia przyczyna, że testuję nowy suplement po tym testowaniu na ring, który nie działa wyrzucone pieniądze, zarobione na, znowu na Polakach, na, na chorych, ciężko chorych, naiwnych Polakach. Przynajmniej u mnie nie działa. No muszę być uczciwy, może komuś ręka, noga odrosła, ale u mnie nic takiego się nie stało. Natomiast testuję suplement, który jest podobno, faktycznie działa i się to nazywa bodajże lamilina jakoś tak. Nie ma tutaj tego, na dole jest lamilina. Także szanowni Państwo, jedna z trzech przyczyn, nawet po południu nie mogę zasnąć, więc tak nie wiem za bardzo, co się dzieje wokół mnie. Szanowni Państwo, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, miłego dnia, cześć.